Powiem wam, że u mojej kumpeli w Berlinie świeci słońce, wiosna na całego, a u mnie leży śnieg i zima jest. I jest zimno, no ale nic. Dzień dobry. Idziemy na siura? Chcesz iść na siurka? Tak? O Jezus, spadniesz mi zaraz. Spadniesz, mamuni. Chodź, idziemy na siurka. Siurku ty mój. No, założymy kubraczek i idziemy na siurka. Tak. Tradycyjnie, słuchajcie, zaczynamy od śniadania. Dzisiaj znowu nie musli czy poricz, a dwie bułeczki, które zrobiłam w piekarniku. I jedna jest z serkiem pleśniowym, a jedna jest z szynką. Do tego oczywiście herbata z cytrynką. Tutaj mój ser pleśniowy, szyneczka i o, jak raz śniadanko. I biedny piesek, który nigdy nic nie dostaje do jedzenia, pomimo że micha była wypełniona po brzegi. Nie? Hej, hej, kochani, z tej strony tym razem się już z wami witam. Jak widzicie, ja jestem już ogarnięta. Przede mną leży masa produktów, bo nagrywałam właśnie ulubieńców wyjątkowo i ulubieńców pielęgnacyjnych, bo kiedyś robiłam to regularnie. Niektórzy z was będą jeszcze pamiętać, że na koniec każdego miesiąca. A potem od tego odeszłam i od tamtej pory nagrałam może dwa razy ulubieńców, albo nawet tylko raz, więc no teraz trochę mi się tych produktów nazbierało, dlatego stwierdziłam, że no czas najwyższy znowu nagrać tego typu filmik. Bateria mi się znowu o połowę rozładowała, bo jednak ci ulubieńcy wyszli dość no długo nawijałam, pomijając fakt, że pod koniec, słuchajcie, ja się rozgadałam, się okazało, że aparat się wyłączył, ja nawet nie zauważyłam kiedy. No, dlatego mówię za każdym razem, że ja to jestem ślepa jak kret. Czekam na... Mamy godzinę, słuchajcie, w ogóle 12:41. Czas leci dzisiaj niesamowicie szybko. Wyszło słoneczko, więc zaraz będzie odwilż. Słuchajcie, mnie irytuje to, że ja mam na oknie tutaj nad łóżkiem śnieg, przez co od razu w pokoju, bo to jest jedyne okno tutaj, od razu w tym pomieszczeniu się zrobiło ciemniej. Na całe szczęście mogę rozjaśnić aparat, ale myślę, że nawet optymalnie to wygląda do nagrywania filmików, bo nie jestem wtedy ani prześwietlona, ani nic. Tak, dzisiaj na obiad mam tyle myśli w głowie, że nie wiem od czego zacząć, słuchajcie. Dzisiaj na obiad będę robić łososia z makaronem w sosie śmietankowym. Jeszcze nigdy tak nie robiłam, ale zrobię, a bo co? Skoro mam te produkty w domu, to zrobię to. Później natomiast muszę też zamarynować, posiekać i zamarynować mięso na jutro. Mięso z kurczaka, czy z piersi kurczaka. Powiem wam, że ja się wczoraj tak przesłodziłam tym waflem, bo ten wafel ja w ogóle chyba mam, nawet nie wspomniałam wczoraj, że ja ten wafel wsadziłam do mikroweli na 2 minuty, przez co ten dżem się, wiecie, rozlał po całym talerzu, do tego jeszcze te lody waniliowe. Faktem nie było dużo tych lodów waniliowych, no ale wiecie, to jest takie... strasznie kaloryczne, ale raz na jakiś czas mogę sobie na to pozwolić. Dlaczego nie? Ja też w końcu jestem tylko człowiekiem, ja wiem. Dupa mi rośnie, dupę mam dużą, no ale no po prostu tak jest i już. Nie zamierzam sobie z tego powodu, wiecie, odmawiać czegokolwiek. Tym bardziej, że nie jestem na żadnej diecie, bo... W moim przypadku nie ma sensu odchudzania się, ponieważ ja tak bardzo przytyłam przez leki. I ja wiem, że w którymś momencie, któregoś dnia przyjdzie ten moment, że będę mogła te leki odstawić, miejmy nadzieję. I wtedy automatycznie od razu polecą ze mnie też kilogramy.
Tak miał kolega ode mnie. Mówi, że wtedy co najmniej 20 kilometrów, tak. 20 kg mu poleciało. Sąsiadka z dołu też mówi, że jak brała leki, to przytyła, a jak już mogła je odstawić, to też jej mnóstwo kilometrów. Co ja mam z tymi kilometrami? Przegrzał mi się aparat. No, w każdym bądź razie też powiedziała właśnie, że jej kilogramy poleciały. Milan to jest łobuz, słuchajcie. Czekajcie. O, znowu nie w tą stronę. Gdzie? I zejdź tym istym ciastkiem. Ja ci dam. Chodź tutaj. Chodź tutaj. Nie wolno. Co ty robisz? Uciekaj. Ty, chodź tutaj. Zrób zyc. Gdzieś ty się z tym ciastkiem wybrał? Gdzieś ty się z tym ciastkiem wybrał? Nie wolno na kanapie ciastka jeść. Ani na kanapie, ani w mamuni łóżeczku. Nie wolno ciastków jeść. Bo ty syfu narobisz? No, nie wolno tak. No jedz ładnie ciastka twojego. On teraz potrafi przez pół godziny tak tego ciastka. Nie, nie, nie ma mowy. Nie. Uciekaj. Ja ci dam. Nie. No patrzcie, co za łobuz nie słucha, no. Nie. Nie będziemy ciastka jedli na kanapie. Nie, na kanapie nie jemy ciastka. I on tak teraz będzie chodził z tym ciastkiem i próbował się wpakować na kanapę. To jest łobuz. No, słuchajcie, musiałam troszeczkę podładować aparat. Zabieramy się pomału za robienie obiadu. Bo troszeczkę się zrobiłam głodna, wiecie, takie małe dwie bułeczki rano na śniadanie, to wiecie, wciągnęłam i nawet nie poczułam. Coś mnie dusi. Więc tak, tu już się będzie zaraz gotować woda na makaron i chciałam wam pokazać, popatrzcie, jaki słodki był makaron z króliczkami. No jeszcze wielkanocny. W każdym bądź razie, makaron pokroiłam w kostki fileta z rozmrożonego, fileta z łososia. Co ty tu robisz? Ty mi się tu nie duś. I będę go zaraz 5 minut podsmażać. To jest troszeczkę oleju, troszeczkę masła, margaryny. No. I to będę 5 minut zaraz podsmażać. Po czym, jak to podsmażę, to dodam jeszcze groszek i marchewkę. Miałam taką malutką puszkę. I podsmażę chwilę z tym. Po czym zaleję śmietaną. Tu o, proszę, puste opakowanie, które mogę zaraz też wyrzucić. Już skreśliłam z listy. Dwie łyżeczki do herbaty. To jest Gemüsebrühe. Nie wiem, jak to się po polsku nazywa. Z tego dwie łyżeczki herbaty. Trochę koncentratu pomidorowego. I pieprz. I na koniec, jak to się zrobi, z tego już taki, wiecie, łosoś w sosie, to dodam wtedy makaron, który już pewnie będzie odcedzony. Więc idę robić. I popatrzcie, jedzonko zrobione. Mówię wam, już spróbowałam. Jest przepyszne. A nie robiłam go nawet pół godziny, także wow. Ja zabieram się za wcinanie. O, słuchajcie, to jedzenie robiłam po raz pierwszy, ale wyszło no rewelacyjne. W międzyczasie przyszła mi paczka z Bon Prix, z moim zamówieniem, do którego zaraz zajrzymy. Dokładnie tak. Ale najpierw, słuchajcie, jako że jestem po jedzeniu i cieszę się, że jeszcze porcja mi została na później, bo jak nie zapomnę, to zostawię wam przepis. Naprawdę, słuchajcie, nie potrzebujecie pół godziny, a jedzenie jest przepyszne. Jeżeli pod warunkiem, że lubicie filet z łososia, czy ogółem łososia, tak?
Kolega mi napisał. I Milan musi tobie przy jedzeniu się patrzeć. No, takie życie, nie? Ale mamunia nie jest taka. Mamunia ci da zaraz jakiegoś gratiska. Czekajcie. Wyciągniemy milusiowego gratiska. Żeby nie było, bo gratiski pieseł może jeść też na kanapie. Poproś ładnie. Super, a drugą? Super, no, proszę. No, plosie, pyśne, pyśne, no. Tak, to możesz na kanapie i nie chcesz na kanapie. No, ty to jesteś rozbójnik. Także słuchajcie, do mnie dzwoniła przed chwilą koleżanka z Berlina, o której wspominałam rano, że u nas śnieg, a u niej słońce. Teraz i śnieg u niej spadł. Więc ja teraz idę podymić. Podładuję w tym czasie aparat. I jak wrócę, to pokażę wam, co przyszło mi z Bonprix, co zamówiłam. Co? Syfu narobiłeś znowu, mamuni, w sypialni. Mówię wam. Po czym poznać, że Milan był w sypialni? Co to, resztki na kolację? Przecież ty jeszcze dostaniesz jeść. Wszędzie twoje zabawki, gryzaki i w ogóle, słuchajcie, wyciągnęłam moje zamówienie, jeszcze nie przymierzałam, bo szczerze powiedziawszy nie chce mi się. Zamówiłam sobie spodnie, bardzo podobne miałam w zeszłym roku, to są takie alaskini. W zeszłym i jeszcze rok wcześniej. Wiem, że ja je wtedy kupowałam w Ceunda, C&A, jak to woli. Gorąco jest strasznie. I no w zeszłym roku mi się niestety rozwaliły, więc je wyrzuciłam. No i zauważyłam te, więc je zamówiłam. Muszę najpierw przymierzyć, wiecie co? Bo jeszcze poza kurtką nic nie przymierzyłam. A powiem wam szczerze, że nie chce mi się teraz po prostu. Tutaj zamówiłam sobie bluzkę, ona była na wyprzedaży. W takim... Nie wiem, co to jest za kolor. Musztarda. I ona ma tutaj, słuchajcie, na dole gumkę, więc będę musiała przymierzyć, bo nie jestem przekonana. Fajne jest to, że tutaj też na rękawach są gumki. Druga bluzka bardzo mi się podoba, ale jak mówię, też muszę przymierzyć. Ona taka, nie wiem, czy aparat to odda. Jest bardzo taka bling bling. A oddał. I ona ma takie ramiona w balon. Znaczy nie ramiona, tylko rękawy. I trochę z golfikiem. Bardzo ładna. Też była na wyprzedaży. No i ta imitacja skórzanej kurtki. Kurczę, nie wiem. No ona nie do końca mi się podoba, powiem wam. A że moja kurtka się rozwaliła, no to... No nie wiem. Nie wiem. Muszę się zastanowić, powiem wam szczerze. No ale mam czas, także najpierw poprzymierzam, ale to nie teraz, prawdopodobnie nawet nie dzisiaj, tylko jutro na przykład po wyjściu z wanny sobie poprzymierzam rzeczy. Boże, słuchajcie, na zewnątrz znowu śnieg sypie. Był moment po południu, że było słoneczko i zrobiła się odwilż delikatna, a teraz znowu sypie śnieg, ale my z Miluniem już byliśmy na zewnątrz, więc dzisiaj więcej nie musimy wychodzić. Ja przed chwilą zamarynowałam mięcho, które muszę wstawić do lodówki. Och. Niech tam sobie do jutra siedzi. Powiem wam, że znowu mnie rozbolało gardło. Nie wiem, o co chodzi. Mam strasznie w ogóle zimne to gardło. Jak na ciele mi jest gorąco, tak gardło mam zimne. Patrzyłam właśnie w łazience, że moja torba z dękiem gospodarczym jest praktycznie już pełna.
Więc podejrzewam, że też niebawem kolejne denko gospodarcze Wam nagram. Dość sporo tych denek gospodarczych w ostatnim czasie. No ale dlaczego by nie? Zrobiłam sobie właśnie gorącą herbatkę z cytryną. Ja mówię z cytryną, słuchajcie, ale ja używam takiego kwasku cytrynowego. I pewnie zaraz sobie odgrzeję jeszcze trochę obiadu. Jak mówiłam, mamy... Czekajcie, bo mój telefon. Mamy godzinę... 16:52 dokładnie. Więc mówię... Boże, śnieżyca, jak nie wiem. Więc pewnie zaraz jeszcze odgrzeję, bo mam jeszcze wystarczająco. Widziałam dzisiaj... Tylko kątem oka w wiadomościach mówili właśnie, że nas tutaj w Erzgebirge zasypało niesamowicie. Także mieliśmy białe święta, ale to nic. Powiem Wam, że jeżeli sąsiedzi kiedykolwiek patrzą do mnie tutaj w górę, ci co tutaj po drugiej stronie mieszkają, to myślą pewnie, że coś ze mną nie halo. Bo jestem tu sama, a stoję i macham rękami i rozmawiam nie wiadomo do czego. No ale nic. Opla, wybaczcie, to był śmietnik. Jutro? Nie wierzę, jutro już jest piąty dzień, słuchajcie. Wow. No jutro planuję. Wiecie, z planami to różnie bywa, ale generalnie planuję jutro nagrać. Poza tym daily foodbookiem, jeszcze jeden filmik. Powiem Wam, że ostatnio to ja się tutaj z tymi vlogami i tak dalej, no pocisnęłam, jak nie wiem, ale to zresztą sami widzicie, bo i ostatnio rzucam Wam 4 filmiki tygodniowo i większość jest właśnie vlogi. No i teraz ten tydzień, słuchajcie, no także jestem z siebie dumna. No a jeśli chodzi o jedzenie jutro, no to jak mówię, będzie na pewno ta zamarynowana pierś z kurczaka i pewnie z podsmażanymi ziemniaczkami i do tego sałatka czy coś, bo mam. Zobaczymy. Zastanowię się. Po prostu jutro na spontanie zadecyduję. No. Dobra, słuchajcie. Jezus Maria, jakie ja mam to gardło zimne. Kark, słuchajcie, gorący, jak nie wiem, a gardło lodowate. Więc, no, odgrzeję tego łososia i dzisiaj to już będzie wszystko. Już się więcej nic nie będzie działo. Ja Wam powiem, że za każdym razem codziennie, jak obrabiam filmik, to myślę, Boże, tak mało materiału, a jak obrabiam, to stwierdzam, że wcale tak mało tego nie było. Takie życie. Co on tam grzebie przy tym aucie? No, powiem Wam, że dobrze, że nie kupiłam jeszcze zimowych, letnich opon. Bo to byłby cyrk. No, ale popatrzcie. Nie wiem, czy zobaczycie, jaka śnieżyca się zrobiła. O. Sypie, sypie, a podobno od przyszłego tygodnia znowu ma być ciepło. I wiecie, takie wahania temperatur mnie wykańczają osobiście. Nie wiem, dajcie znać, czy wy też tak macie. No. Kwiecień, plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata. Tak to kiedyś się mówiło. Cieszę się, że jestem w ciepłym domku. Dobra, kochani, dzień czwarty się kończy. Widzimy się jutro. Pa, pa.